Natalia, udało Ci się zdobyć stypendium ministra. Gratulujemy. Czy zdradzisz nam swój sekret? Skąd czerpiesz motywację, dzięki której osiągasz tak wiele sukcesów zarówno w nauce, jak i w sporcie? Dzień dobry, bardzo dziękuję. Myślę, że ma się to też trochę w charakterze, taką wolę walki i determinację do osiągania celów sportowych. Oglądanie też najlepszych zawodników na świecie daje bardzo dużo motywacji i inspiracji do działania. Jak Ci się udaje połączyć studia na AWF-ie ze swoją karierą sportową? Właśnie, na uczelni Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu jest to tyle świetnie, że można starać się o status IOS i uczelnia pomaga sportowcom w ciężkiej pracy na co dzień, na treningach i nauce na studiach. Jesteś jedną z najlepszych rugbystek w Polsce. Dlaczego wybrałaś rugby? O Jezu, czysty przypadek. W liceum nauczyciel od wychowania fizycznego bardzo namawiał mnie na tę dyscyplinę. Początkowo nie chciałam troszkę się zgodzić, ale stałam w miejscu, więc postanowiłam coś zmienić. Czy w Twoim napiętym harmonogramie jest może czas na czas wolny dla siebie? Są takie dni, gdzie jest troszeczkę więcej luzu. Wtedy staram się zadbać o regenerację, bo jest to bardzo ważne, uprawiając sport na tak wysokim poziomie, ale lubię też spędzać czas z przyjaciółmi, wychodzić z restauracji, na spacery, nad morze. Na jakie zawody teraz się przygotowujesz? Obecnie przygotowujemy się z drużyną na Mistrzostwa Europy, eliminację do Pucharu Świata oraz eliminację do najwyższej ligi światowej, World Series. Czy istnieje według Ciebie przepis na sukces? Jakie rady dałabyś początkującym sportowcom, aby pomóc im osiągnąć sukcesy zawodowe? Wszystko tak naprawdę zaczyna się od ciężkiej pracy, determinacji i ustalenia sobie celu. Jeżeli to wszystko masz, możesz wszystko. Okej, czyli teraz cel igrzyska na... Ojej, nie wiem który rok, ale mam nadzieję, że to się spełni i razem z drużyną będziemy mogli... Super, bardzo dziękujemy za rozmowę i życzymy powodzenia i szybkiego awansu na igrzyska olimpijskie. Bardzo dziękuję.